Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze. Dzisiejszy webinar dotyczy rekomendacji. Chcemy tak naprawdę budować zespoły, chcemy dobrze zapoznać się z programem partnerskim, jaki mamy, aby też inne osoby, inni inwestorzy, partnerzy nasi w strukturach też mogli skorzystać z tych możliwości. Zwróćmy uwagę na początek na pewne sprawy związane z naszym kontem, back-office'em, później program partnerski, temat na samym końcu kilka nowości, jeszcze kilka takich informacji, które mogą nas ucieszyć, a czym ja jestem przekonany, że nas ucieszą. Wobec tego zaczynajmy. Na początek dosłownie dwa zdania o sobie. Zobaczę, tutaj muszę tylko przejść, cofnąć prezentację, bo widzę, że przeglądałem ją, więc jeszcze mam tutaj ją na samym końcu. O, dokładnie. Czyli na początek dwa zdania o sobie. Nazywam się Mariusz Duczmański. Usługami finansowymi zajmuję się od naprawdę wielu lat, od ponad grubo 20 lat, jeśli chodzi o inwestycje i inwestorem, partnerem firmy Skyward Community jestem od ponad 6 lat. Tak naprawdę 2016, więc mamy 2023, więc w marcu będę miał rocznicę, będzie to 7 lat. Więc już jest kawałek życia, jeśli chodzi o związanie z firmą Skyward Community. Mieliśmy też możliwość z grupą ciekawych ludzi skorzystać z bardzo ciekawego szkolenia rocznego z coachingu dla ambasadorów. No i też oczywiście to zrobiliśmy tutaj, szczególnie między innymi właśnie chociażby z panem Januszem Tomczakiem, który robi webinary w czwartek odnośnie technologii, na które też serdecznie wszystkich zawsze zapraszam. Przechodząc do, tu jeszcze historyczne zdjęcie z szarży, tam gdzie się dzieją teraz najważniejsze rzeczy dla naszej firmy, ponieważ jest certyfikacja tych dwóch nawierzchni torowych, 2,5-kilometrowych, na których lada dzień, w najbliższych tygodniach tak naprawdę, odbędą się bardzo ważne testy związane z transportem miejskim i z transportem towarowym. Na pewno to będzie miało miejsce w okolicach marca lub kwietnia. I z tym, w związku z tym też na końcu na pewne rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. Przejdziemy na początek do tego, co otrzymujemy w ogóle na samym początku, jeśli chodzi o rejestrację. Sama rejestracja firmy jest bardzo prosta. Kiedy będziemy przekazywać swoim partnerom, których zapraszamy do firmy, to z linka polecającego, który im przekażemy, otwierają proste konto, prostą rejestrację. I bardzo ważne, aby to konto już zaraz na początku, nie czekając w ogóle na nic, zweryfikować. Konto powinno być zweryfikowane zarówno poprzez telefon nasz komórkowy, jak i również nasze dane osobowe, czyli dowód osobisty, jakiś drugi dokument tożsamości, może bardziej dokument, który potwierdza nasze miejsce zamieszkania, w tym wypadku jakiś rachunek za media, wyciąg z konta lub na przykład zaświadczenie z Urzędu Miasta czy Gminy o obecnym miejscu zamieszkania. Takie dokumenty w momencie, kiedy załadujemy w zakładce weryfikacja, zazwyczaj do 24 godzin w ciągu dnia roboczego, czyli od poniedziałku do piątku, taka weryfikacja powinna przebiec, jeśli wszystko jest dobrze, przebiec pomyślnie. W momencie, kiedy się zarejestrujemy, kiedy zweryfikujemy swoje konto, bardzo ważne, by wejść w tą zakładkę dla partnerów. Tu jest właśnie ta zakładka dla partnerów i tam między innymi mamy regulamin programu partnerskiego, który każdy partner nowy, który się zarejestrował, zweryfikował, powinien po prostu odhaczyć, tam jest 8 stron, czyli jak gdyby złożyć podpis taki elektroniczny, że zapoznaliśmy się z tym programem partnerskim, bierzemy go do wiadomości, zatwierdzamy.
i wtedy pojawiają się nam wszystkie zakładki związane z narzędziami dla partnera. Otrzymujemy między innymi piękne strony internetowe. Tak, tutaj mamy malutki tylko taki pokaz strony internetowe, tak zwane linki polecające. One zwracają uwagę między innymi na główną stronę, na technologię, na inwestycje, ale też jest taki formularz, link rejestracyjny, przepraszam, który od razu nas prowadzi bezpośrednio do formularza rejestracyjnego. Tu mamy również linki polecające stron docelowych. Przechodząc do programu partnerskiego, jak widzimy, mamy 7 poziomów w programie partnerskim. Pierwsze 3 poziomy, partner, konsultant, lider, nie wymagają żadnych kwalifikacji osób trzecich. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikacje, to już od mastera, eksperta, top eksperta i sky eksperta wymaga się kwalifikacji osób trzecich w zespole, czyli zawsze o jeden poziom niżej. Czyli w tym wypadku master będzie potrzebował minimum 3 liderów, ekspert będzie potrzebował też określoną liczbę partnerów, poziom niżej i tak dalej. Jak widzimy, sam partner, który zarejestrował się, który zweryfikował konto, już na samym początku może od razu zacząć zarabiać w programie partnerskim. Tak naprawdę nawet jeśli nie wykona własnej jeszcze inwestycji, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem, żeby samemu mieć wykonaną minimalną inwestycję chociaż, chcemy być osobami, które w sposób praktyczny przekazują później pewną wiedzę, informacje, więc dobrze mieć chociaż ten minimalny pakiet nawet za $50, żeby zachęcać innych również do tej samej inwestycji. Oczywiście ja wielu partnerów znam takich, którzy zaczynali od małych kwot, później dzięki systematycznej pracy, zaangażowaniu inwestowali naprawdę całkiem pokaźne sumy pieniędzy, już zarobionych środków w firmie Skyward Community. Partner, tak jak powiedziałem, już na samym początku ma możliwość zarobienia 15% bonusu od przyprowadzonego inwestora. To są naprawdę całkiem niezłe środki, bo zakładając, że ktoś by zainwestował za naszym pośrednictwem, z naszego linka się zarejestrował i inwestuje $10,000, my otrzymujemy natychmiast do naszej dyspozycji $1,500. Więc to są całkiem naprawdę niezłe środki. Konsultant tak samo zarabia właściwie jak partner, z tą różnicą, że widzimy poziom głębokości w programie partnerskim, on się zwiększa o 1 w głąb. Również musi zaprosić przynajmniej 2 osoby, które zainwestują $100, tak jak my, czyli łączna suma inwestycji z naszą inwestycją musi wynosić $300. To jest prosty rachunek, więc wtedy uzyskujemy ten status konsultanta. Trzeci poziom, który nie wymaga również kwalifikacji, ten ostatni, to jest poziom lidera. Lider, inwestycja minimalna, jak widzimy, $200. Zaprasza 3 osoby, które robią to samo, czyli muszą zainwestować minimum $200. Natomiast łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić $2,000. Uzyskując status lidera, sięgamy do 6 poziomów w głąb. I mamy tak naprawdę możliwości zarabiania po prostu więcej bonusów właśnie z tego tytułu. 6 poziomów tak naprawdę wielu programów partnerskich to jest tak naprawdę w wielu wypadkach maksimum, bo często są bardzo płaskie te programy partnerskie, one dają 3, 4, 5 maksymalnie poziomów możliwości zarobienia tym programem partnerskim. Tutaj na poziomie lidera mamy już 6. Natomiast kompletnie to się zmienia w wypadku kolejnego poziomu, jakim jest master, czyli inaczej mówiąc po polsku mistrz. Tutaj to jest pierwszy poziom, który wymaga od nas kwalifikacji osób trzecich w zespole. Czyli możemy mieć naprawdę sporo osób, możemy mieć sporo inwestorów, ale aby zostać masterem, to jeden z głównych warunków, musimy mieć 3 liderów we własnej strukturze, na pierwszym poziomie. Pamiętamy, że lider to osoba, która ma
przynajmniej 3 osoby po 200 dolarów i sam zainwestował osobiście 200 dolarów i 2000 na pierwszym poziomie. Wtedy mamy lidera. I takich trzech liderów musimy mieć, aby uzyskać status mastera. To jest jeden warunek. Drugi warunek, nasza osobista inwestycja 1000 dolarów i jak widzimy 5000 narastająco historycznie z naszą inwestycją. Suma inwestycji właśnie naszej osobistej plus naszego zespołu z pierwszej linii 5000 dolarów. Jeśli to osiągamy, te trzy warunki uzyskujemy, to wtedy zostajemy masterami. I co jest ważne podkreślenia, to również to, że automatycznie o 50% sięgamy głębiej w strukturze. Czyli tak jak lider, pamiętamy, sięgał do 6 poziomów, tak zostając masterem automatycznie sięgamy po bonusy z 7, z 8 i z 9 poziomu. Czyli o 3 poziomy głębiej. To są środki, które nam nie przepadają, ponieważ jeśli mamy już partnerów na tym poziomie, to w tym wypadku również zarabiamy bonusy z każdej sprzedaży, z każdego obrotu. Pamiętajmy, że budując strukturę, jest to duża odpowiedzialność, ponieważ mówimy o ludziach, którym powinniśmy pomagać. Oczywiście ta pomoc najczęściej powinna wychodzić, a czy może nie pomoc, prośba pomocy wychodzi ze strony naszych partnerów, ponieważ tak naprawdę to my niekoniecznie do końca możemy mieć wiedzę, co nasz partner faktycznie potrzebuje, jakiej wiedzy mu brakuje. Czy ma, może nie ma śmiałości rozmawiać z ludźmi, może ma osoby zainteresowane, ale nie wie, jak się za to zabrać. Więc wtedy pamiętajmy, mówmy swoim partnerom, żeby otwarcie nam mówili, co potrzebują. Czy potrzebują tak naprawdę normalnej lidera, który po prostu im przeprowadzi rozmowę z jednym, z drugim, trzecim, czwartym, piątym potencjalnym inwestorem. I jeśli zarejestruje się taki inwestor, to oczywiście my tego nie robimy za darmo, ponieważ wiemy, że jeśli nasz partner zaprosi inwestora, za którego my pewną pracę wykonamy w ramach pomocy, w ramach normalnej, etycznej współpracy, no to zobaczmy, mamy 7% z inwestycji. Więc jeśli to będą jakieś większe inwestycje, 10 czy więcej tysięcy dolarów, to mamy 700 dolarów tak naprawdę za nieraz jedną rozmowę, jedno spotkanie. Więc naprawdę warto pomagać w głąb partnerom, również tym na drugim czy trzecim poziomie, ponieważ na tym też mamy bonusy. Nie robimy tego za darmo, pamiętajmy. Master ma 9 poziomów i warto pomagać i tym partnerom na drugim, na trzecim, na czwartym poziomie, ponieważ tam też dostaniemy bonusy, jeśli komuś skutecznie pomożemy. Więc pamiętajmy o tym. Kolejny poziom jest to poziom eksperta. Tu już ten poziom brzmi, powiedzmy tak, w sposób ekskluzywny, no bo ekspert to słowo zobowiązuje. Powinien znać bardzo dobrze tematykę zarówno programu partnerskiego, jak i technologie, jakie są perspektywy, możliwości. Powinien znać pewne szczegóły związane z umowami, z dokumentami, z weryfikacją i wieloma innymi rzeczami. Oczywiście partnerzy, którzy dochodzą do tego poziomu, po prostu najczęściej to wiedzą, bo współpracują z bardzo wieloma osobami. Nikt nie dochodzi do eksperta, zapraszając jedno czy dwie osoby. To są osoby, które naprawdę faktycznie zależy im na rozwoju. I ekspert sam osobiście musi zainwestować we firmie 5000 dolarów, to jest jeden z warunków. Również nasza struktura, nasza grupa z pierwszego poziomu musi mieć narastająco dodatkowo 5000, czyli suma łączna z naszą inwestycją 10 tysięcy dolarów, ale pamiętajmy, co tu się dzieje. Jeśli mówimy o ekspercie, to automatycznie z 9 poziomu startujemy na 20 poziom. Czyli jeśli mamy partnerów na 10, 11, 12, 13, 14 i tak dalej poziomie, my również dostaniemy pewne bonusy z tego tytułu. Tak naprawdę nie mamy wpływu na to, jak mocno, jak silnie i mocno rozwinie się nasza struktura na drugim poziomie, na czwartym, na piątym czy głębiej, ponieważ często nie mamy wpływu ani wglądu na to,
kto pojawi się w naszej strukturze gdzieś tam głęboko i kto ma jakie kontakty, jakie ma możliwości zaproszenia lub budowania struktur. Więc otwierając sobie poprzez systematyczną pracę głębokość w programie partnerskim, dajemy sobie możliwość zarobienia często naprawdę sporych pieniędzy. Bo w każdym momencie może naprawdę pojawić się ktoś, kto naprawdę wykona potężną pracę, ma duże kontakty, może przeprowadzić całą strukturę z jakiejś innej firmy, ponieważ taką podjął decyzję. I dzięki temu, że my mamy ten status, sięgamy do 20 poziomów, my będziemy otrzymać również bonusy z tego tytułu. Więc warto naprawdę mieć po prostu, gdyby wszystko pod kontrolą. I jeśli tylko jest taka potrzeba z naszej strony, to pomagajmy naszym partnerom możliwie na przynajmniej na kilku pierwszych poziomach. I później, żeby była duplikacja w głąb. Jeśli chodzi o ten trzeci poziom, ten poziom eksperta, to zauważamy, że tu pewna następuje zmiana. Oczywiście potrzebujemy trzech partnerów o niższym poziomie, w tym wypadku masterów, ale zauważamy, że dwóch może być na pierwszym poziomie, czyli nasi partnerzy, których my osobiście zaprosiliśmy i zarejestrowaliśmy, albo zarejestrowali się z naszego linka. Natomiast trzeci master dopuszczony jest, aby był w niezależnej nodze głębiej w strukturze. I też nam daje kwalifikacje do eksperta. Reasumując, ekspert 5000 osobista inwestycja narastająco, historycznie, jednorazowo lub historycznie dopłacana. 10 tysięcy łączna suma inwestycji z naszej struktury z pierwszego poziomu. I trzecia kwalifikacja, trzeci wymóg, trzech masterów. Minimum trzech masterów. I wtedy uzyskujemy status eksperta. Zobaczmy jeszcze na pozostałe dwa. Tu w tym wypadku mamy top eksperta. Tu się pewne rzeczy zmieniają. Nie zmieniają się oczywiście wymogi, jeśli chodzi o kwalifikacje osób trzecich, ponieważ mamy również o poziom niżej potrzebnych trzech partnerów. Ekspert na pierwszym poziomie. Tu widzimy przykład dwóch ekspertów na pierwszym poziomie. Oczywiście możemy mieć trzeciego czy czwartego eksperta również na pierwszym poziomie. Oni dadzą nam kwalifikacje, ale dopuszczone jest to, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, że ten trzeci ekspert może być w niezależnej nodze w głębi struktury. Czyli któryś tam z naszych partnerów na drugim, trzecim poziomie stał się ekspertem i on nam da kwalifikacje pod warunkiem, że on nie jest partnerem któregoś z naszych ekspertów, którzy już nam dają kwalifikacje. Czyli w tym wypadku mamy eksperta i w niezależnej nodze na trzecim poziomie tutaj pojawił się trzeci ekspert. Pewne rzeczy tu widzimy, że się zmieniają. Top ekspert uzyskuje maksymalną głębokość w programie partnerskim, czyli właściwie bierze to, co jest do wzięcia w ogóle we firmie, jeśli chodzi o program partnerski, czyli maksymalnie z 24 poziomów. To jest jeden bardzo fajny warunek, rzecz, o którą warto zabiegać. Dostaje 24 poziomy, jeśli jakiekolwiek osoby się tam kiedyś pojawią lub już są, to z jakiejkolwiek sprzedaży, jakiegokolwiek ruchu w strukturze, w sprzedaży, my uzyskamy bonus. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co miesiąc z obrotu w strukturze, w miesiącu kalendarzowym od 1 do załóżmy 30, jeśli będzie obrót 20 tysięcy lub więcej, uzyskuje ekspert, przepraszam, top ekspert $1500, czyli taka powiedzmy pensja comiesięczna, dodatek na wyjazdy, szkolenia, paliwo, wiele innych rzeczy. Mamy $1500 i nieokreśloną liczbę bonusów z 24 poziomów. To jest bardzo fajne. No i zobaczmy jeszcze ostatni poziom, Sky Expert. Sky Expert, osobista inwestycja $20 000. Oczywiście liczone historycznie. 90 tysięcy nasza struktura, gdzie brane jest pod uwagę również nasze to 20 tysięcy z obrotu. Czyli tak naprawdę struktura musi być minimum 70 tysięcy plus nasze 20, to co jest wymagane do uzyskania statusu Sky Expert. Mamy 90 tysięcy. To jest
To są te dwa warunki. No i trzeci, jak widzimy, na tym najwyższym poziomie się zmienia. Mamy dwóch ekspertów, top ekspertów na pierwszym poziomie i kolejnych dwóch na głębszych liniach. Oczywiście to jest jeden z wariantów. Kolejny z wariantów jest taki, że tak naprawdę jeśli mamy czterech top ekspertów na pierwszym poziomie, to jest najlepszy wariant. To znaczy, że naprawdę czterem partnerom pomogliśmy uzyskać właśnie, wejść na status top eksperta i są na bardzo szybkiej i bardzo dobrej drodze, żeby uzyskać status najwyższy Sky eksperta. To jest bardzo dobre. Ale oczywiście jeśli mamy ich dwóch, gdzieś partnerzy w głębi struktury, w niezależnych od nogach pracują więcej niż ich sponsorzy, to mogą szybciej uzyskać status top eksperta. I wtedy również oni liczeni są nam do kariery, czyli w tym wypadku, by uzyskać status ten najwyższy Sky Expert. Sky Expert tak naprawdę ma możliwość co miesięcznie odebrania $2000 z miesięcznego obrotu, który wynosi 30 tysięcy lub mniej. Oczywiście, jeśli ten obrocik będzie taki malutki w danym miesiącu w całej tej strukturze, to 10 tysięcy, no to lub więcej, to uzyska $500, ale przy tak dużej strukturze takim zazwyczaj ten obrót nie jest problemem, by uzyskać status, właśnie by uzyskać ten bonus 2000, czyli 30 tysięcy obrotu w 24-poziomowej strukturze, naprawdę często składającej się z ileś tysięcy ludzi, to obrót 30 tysięcy naprawdę to jest pestka, naprawdę niewiele. Więc mamy do odebrania co miesiąc 2000, bonusy pamiętajmy z 24 poziomów, często z kilku lub kilkunastu tysięcznej organizacji. Sięgamy oczywiście z tych 24 poziomów, bierzemy tak naprawdę wszystko, co jest możliwe w programie partnerskim. Tutaj jeszcze podsumowanie, jeśli chodzi o nasze bonusy, to ten pierwszy poziom, gdzie mamy, zaczynając tak naprawdę mamy 15%, każdy z nas, który jest obecny, może uzyskać comiesięczny bonus w wysokości 18%, pod warunkiem, że pracując systematycznie mamy w swojej strukturze na pierwszym poziomie określoną ilość płatności, czy to w ratach, czy jednorazowych zakupów, więcej niż 5, 10 lub 20. Jeśli to jest 20 płatności w danym miesiącu, i to nie ma znaczenia, czy one się zaczną pierwszego miesiąca i czy na przykład 20 i ta 21 na przykład będzie opłacona 30 danego miesiąca, to wtedy za wszystkie do tyłu płatności otrzymamy 18%, czyli tak naprawdę wyrównanie. Jeśli dostaliśmy za 19, 17% i ktoś zapłaci, na przykład kupi jakiś pakiet w naszej strukturze bezpośredniej linii pierwszej, to będzie 20 płatność, to jeszcze dostajemy po 1% wyrównanie za wszystkie wcześniejsze raty. Także warto o tym pamiętać. I podsumowanie programu partnerskiego. Tu się nic nie zmieniło. Minimalna inwestycja we firmie na ten moment $50. Minimalna kwota wypłaty 30. Oczywiście jeśli chodzi o wypłaty, to są najróżniejsze możliwości. Ja oczywiście bardzo sobie chwalę kryptowaluty. W ostatnim czasie USDT TRC20, czyli ten odpowiednik dolara. Zazwyczaj środki są na drugi dzień. Jeśli dzisiaj zlecę wypłatę, to one są na drugi dzień na dowolnej giełdzie, na portfelu, na naszym koncie. Zawsze przychodzi potwierdzenie realizacji, zawsze przychodzi potwierdzenie pomyślnego zlecenia wypłaty, a później realizacji na adres mailowy. Jeżeli chodzi o program partnerski, podsumowując, mamy możliwość wzięcia 18% z pierwszego poziomu, no i oczywiście później odpowiednio niższy poziom z poszczególnych kolejnych 24 poziomów, jeśli już do nich sięgamy. I każdy z nas może zaprosić nieokreśloną liczbę osób, czyli tak naprawdę to tylko nasza fantazja, nasze myślenie może nas ograniczać, że nie ma chętnych do tego, żeby podjąć współpracę z nami, zainwestować środki w tak ważnej firmie, która
tworzy technologię, która zdominuje, jestem przekonana w 100%, zdominuje środki transportu na całym świecie. Jest to transport XXI wieku, który wypchnie tak naprawdę tradycyjny transport. Dlaczego? Wielokrotnie o tym już mówiliśmy. Cała sytuacja geopolityczna pokazuje, że jest to jedyny właściwy kierunek. Bezpieczeństwo, czyli wyniesienie szybkiego ruchu ponad ziemię, czyli na pewną wysokość. Ekologia, oszczędność energii. Bardzo wiele państwa, miasta, które są bardzo mocno przeludnione. Więc wyniesienie tego na górę, gdzie tak naprawdę przestrzeń jest wolna, możemy budować dowolny transport, czy to transport towarowy, transport miejski, czy też transport docelowo również szybki i bardzo szybki. Tutaj jeszcze kilka słów podsumowania, jeśli chodzi o pewne takie, powiedzmy, nagrody dla partnerów, którzy uzyskują te wyższe poziomy w programie partnerskim. Jeżeli chodzi o mistrza, to skromnie mamy tutaj długopis, ale ostatnie trzy poziomy. Ekspert otrzymuje $500, top ekspert otrzymuje $1500 i sky ekspert otrzymuje, jak widzimy, $2000 za osiągnięcie określonego statusu, w tym wypadku Sky Expert. Szansa na zostanie częścią projektu, który zmieni cały świat. Ja powiem szczerze, coraz bardziej ogólnie jestem przekonany, że tak będzie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast chciałbym również, żeby Państwo byli o tym przekonani. Często oczekiwanie. Nasze oczekiwania po prostu powodują to, że zaczynamy tracić jak gdyby pewną nadzieję albo wiarę w projekt, czy faktycznie kiedyś doczekamy tego, o czym słyszymy na różnego rodzaju webinarach. Tak się stanie, jestem w 100% o tym przekonany, ponieważ to, co firma już osiągnęła, to proszę mi wierzyć, nie osiągnęło wiele firm przez wiele dłuższy okres. To jest jedna rzecz. Poza tym kontrakty, memorandia i tak dalej, które firma podpisała, wstępne i umowy już komercyjne, te takie dopięte na ostatni guzik, które już można rozpocząć budować, jest ich bardzo dużo. Tych wstępnych umów jest naprawdę bardzo dużo i podpisywane są kolejne, o czym też na koniec powiem. Memorandia, a często te memorandia to jest początek tego, co załóżmy za pół roku, za rok, za dwa lata, przerodzi się w konkretny projekt komercyjny. Bo nikt nie podpisuje umowy po pierwszym spotkaniu, po pierwszej konferencji na kolanie projektu o wartości kilkunastu czy kilkudziesięciu lub więcej miliardów dolarów. My jesteśmy w projekcie, drodzy Państwo, który został oszacowany na kwotę $400 miliardów, wtedy, kiedy jeszcze nic nie było, czyli nie mieliśmy żadnych pojazdów, nie mieliśmy żadnej infrastruktury, nie było żadnego ekotechnoparku, zarówno Marina Horce, jak i w Szarży. Firma nie miała podpisanych umów z wieloma, naprawdę z wieloma firmami na całym świecie, które nam dostarczają różne części, podzespoły i tych nowych rodzajów współpracy, podjęcia współpracy. Rozmowy na ten temat są prowadzone każdego tygodnia, między innymi w Szarży, o czym też na koniec się dzisiaj dowiemy, o kolejnych takich rozmowach. Natomiast ja nie znam osobiście projektu, który byłby wyceniony na $400 miliardów, zanim cokolwiek zaczął produkować. Czyli po prostu jest pomysł, jest technologia, tutaj nasz główny projektant Anatolij Junicki tworzył tą technologię przez ponad 40 lat i to całe jak gdyby jego dzieło życia, zanim wbito pierwszy szpadel i jak gdyby zaczęto przetwarzać to, co jest na papierze w realny projekt, zostało wycenione przez niezależnych ekspertów na $400 miliardów
dolarów. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Teraz krótko, dosłownie kilka słów na temat możliwości inwestycji w firmie Skyward Community. Oczywiście są projekty, tak zwane projekty na raty. Mamy projekt chociażby taki o nazwie InnoTrans, który można jak gdyby kupić w trzech transzach po 1000 dolarów i każdy pakiet da nam większą ilość udziałów, większe dyskonto, a dyskonto to nic innego jak 1 dolar w stosunku do określonej liczby udziałów za ten dolar. Czyli jeśli mamy na przykład dyskonto 31, to wiemy, że na dzień dzisiejszy tych udziałów za 1 dolar mamy 31. Dla przykładu, żebyśmy wiedzieli, że możliwości kiedyś były dużo lepsze i te możliwości w niedalekiej przyszłości one bardzo mocno się skrócą, a skrócą w pewnym momencie skończą, bo tylko będzie można je kupić udziały na giełdzie, a zapewniam, że na giełdzie będzie można kupić je dużo, dużo drożej. Może dzisiaj coś zdradzę na ten temat, ale to oczywiście nieoficjalne informacje. Na konferencji staram się, w takich webinarach firmowych staram się o pewnych nieoficjalnych informacjach, które gdzieś tam nie zostały podane w newsach, nie mówić otwarcie. Będę mówił tu oczywiście w pewnym języku mojego spostrzeżenia, jak ja to widzę. A wy resztę możecie się po prostu domyśleć. Ewentualnie w rozmowie później prywatnej, telefonicznej czy na jakimkolwiek messengerze, jeśli coś byłoby niejasne. Natomiast tak, mamy InnoTrans, to jest bardzo fajny pakiet. Mamy oczywiście pakiety od 50 dolarów za gotówkę wzwyż. Mamy też pakiety tak zwane na 5 rat, jest ich najwięcej, ale tutaj o tych też często się zatrzymuję, na tych tutaj. Pakiety maluszek i student. To są naprawdę świetne, uważam i cały czas podtrzymuję tą tezę, świetne pakiety dla rodziców. Jeżeli jakiś rodzic ma, naprawdę zależy mu na dzieciach i na ich pomyślności, rozwoju, dobrym starcie w dorosłe życie, to dobrze jest kupić taki pakiet. Jeśli nie więcej, to przynajmniej jeden pakiet. Dlaczego? O tym też powiem za chwileczkę. Zobaczmy. Za jedyne 585 dolarów mamy 14 925 udziałów. Za 1350 dolarów, czyli około, załóżmy, 5000 czy tam z haczykiem, mamy 38,5 tysiąca udziałów. Czy to dużo, czy to mało? 5 tysięcy złotych tak naprawdę to niewiele dzisiaj pieniędzy, a 38,5 tysiąca udziałów, czy to jest jakaś suma, która może pomóc naszemu dorastającemu dziecku wkroczyć w dorosłe życie, dać mu pewien start? O tym też porozmawiam dosłownie za chwilę. Tu mamy jeszcze udziały, te takie powiedzmy troszeczkę wyższe, od 25 do 150 tysięcy. Oczywiście wielokrotność jest możliwość dzisiaj z naszej strony kupić takich udziałów. Nie wszyscy oczywiście taką mają możliwość, ponieważ pewne duże kapitały dzisiaj jak gdyby są zblokowane. Nie mają możliwości wejść bardzo dużym kapitałem do naszej firmy. Na to będzie czas i taką będą mieć możliwość wejść z dużą kasą, mówmy otwarcie, wtedy, kiedy firma wprowadzi udział do obrotu giełdowego. Wtedy mogą brać nawet w miliardach, w bilionach. Ile ich będzie, tyle będzie można kupić. Natomiast na ten dzień dzisiejszy to my mamy taką szansę, to my mamy taką możliwość i to nie jest codzienna taka okazja, ponieważ wiele firm w ten sposób nigdy nie dawało możliwości prostym ludziom z ulicy, zwykłemu Kowalskiemu, który ma niewielkie zasoby finansowe, wejść w taki projekt. A zapewniam, że to będzie się naprawdę działo w najbliższych miesiącach i najbliższych dosłownie kilku latach.
dwóch, może trzech, będzie się działo naprawdę grubo. Oczywiście to jest moje zdanie, ale powiązane oczywiście z pewnymi, z pewną wiedzą, z pewnymi informacjami, które do mnie docierają z pewnych określonych źródeł. Przepraszam za moje gardło, ale daje nam ostatnio w kość tutaj pogoda w Krynicy. Nie wiem jak tam reszta Polski, ale u nas przysypało nas grubą warstwą śniegu, naprawdę bardzo grubą. No i przymarzło wszystko tak jak na Syberii. Więc tak mamy. No, w końcu mamy luty. Przejdźmy do jeszcze ważnych informacji. Często nasi partnerzy, osoby, z którymi rozmawiamy, pytają się, ok, wkładam pieniądze, 100, 1000, 50 tysięcy, 50, co ja za to mam? Po pierwsze, pamiętajmy, wyjaśniajmy ludziom, że ktoś ma między innymi umowę, kontrakt. Jest to umowa tak zwanej pożyczki konwertowanej, czyli tak naprawdę to my udzielamy pożyczki firmie, a firma w zamian w to miejsce daje nam udziały. Pytanie, ile warte są te udziały? Prosta rzecz. Kontrakt to wszystko obejmuje. Na 8 stronie kontraktu, jak sobie wejdziemy swoje dokumenty w naszej zakładce dla partnerów, tam jak wchodzimy, znaczy nie dla partnerów, tylko dokumenty, są dokumenty firmowe, dokumenty nasze osobiste. Jeśli mamy kontraktów, tych pakietów dużo więcej niż jeden, no to będzie tych umów po prostu kilka, kilkanaście. I każdy kontrakt precyzuje warunki, na jakich nam zostały sprzedane czy przekazane te udziały. I tutaj jest mały przykład jednej z umów. 17 tysięcy udziałów, malutki pakiecik. Tu zwrócono uwagę na klasę tych udziałów, czyli klasa A, czyli tak zwane uprzywilejowane, które w pierwszej kolejności najczęściej uzyskują prawo do uzyskania dywidendy. I to jest bardzo ważna rzecz, którą teraz podkreślam. Wartość nominalna każdego udziału to 1 dolar. Czyli jeśli na dzień dzisiejszy mamy udziałów 1 milion, to wartość nominalna tych udziałów to jest 1 milion dolarów. Jeśli mamy 100 tysięcy, to wartość tych udziałów w nominalnej cenie, minimalnej cenie gwarantowanej po wprowadzeniu udziału do obrotu giełdowego to jest 1 dolar. I tak tłumaczmy ludziom, że tyle mogą uzyskać minimum. Oczywiście my spodziewamy się dużo więcej. Tutaj jest też pokazany przykład, że na naszej stronie pod certyfikatami, zakładka certyfikaty, mamy oczywiście te certyfikaty o różnej wartości i jest coś takiego jak otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. Kiedy to klikniemy, to na swojego maila otrzymamy wyciąg z rejestru spółki, czyli nasze udziały o jakiejś tam określonej kwocie. Tutaj z jednej strony pokazana jest wartość udziałów, 2 miliony 300 udziałów. Często jeśli tych udziałów mamy dużo więcej, to takich stron jak tutaj widzimy po prostu przyjdzie kilka stron na naszego maila. I one gdzieś tam będą z pieczątką, z podpisem zeskanowanym pana Anatolia Janickiego, który się podpisuje pod tym wyciągiem z rejestru spółki. Nasz inwestor, czyli również i my, jesteśmy tak zwanymi współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej. Proszę zrozumieć, jesteśmy współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej. Mamy swoje udziały w tej technologii. I teraz tutaj też ten przelicznik jeszcze na chwilę zostawiłem. On już jakiś czas tutaj, jakieś 2 miesiące ze mną mi towarzyszy. Natomiast to jest fajny, naprawdę cały czas uważam, że to jest fajny myk do tego, żeby sprzedawać ten temat w dobie kryzysu. Tak naprawdę ludzie często zastanawiają się, w co zainwestować, gdzie uciec z pieniędzmi, żeby ich środki nie traciły na wartości. Zeszły rok to inflacja około 15%. Mówi się o tym roku, że to może być nawet 20%. I wszystko
jest realne, ponieważ chyba dobrze, o ile pamiętam, to dziś mi mykło ostatnio, bo nawet nie sprawdzałem, ale chyba dziś mi mykło na komórce w update'cie, gdzieś tam w wiadomościach, chyba że za styczeń mamy 17%. Ale oczywiście, biorąc pod uwagę pewne podwyżki paliw, które są zapowiadane, jeszcze wiele innych rzeczy, średnia pewnie inflacji nie wcale bym się nie zdziwił, gdyby sięgła 20%. Tak o tym mówi się minimum, o takim minimum tegorocznym już od kilku miesięcy. Czyli zakładając, że tak faktycznie będzie, to zobaczmy ten przykład. Ktoś zainwestuje $1000 na przykład w pakiet z dyskontem 40, dostaje 40 tysięcy udziałów tych akcji. Co się dzieje? Po wprowadzeniu udziału do wolnego obrotu taki nasz klient, taki partner, inwestor uzyska minimum $40 tysięcy. I to jest takie minimum. Jeśli to będzie łatwe z przeliczeń, jeśli to będzie $10 na giełdzie, to będzie w tym wypadku 400 tysięcy. Jeśli to będzie $100 na giełdzie, no to 40 tysięcy udziałów razy 100 mamy pewną określoną kwotę. W wypadku banku lub pieniędzy trzymanych w domu inflacja zjada realną jej wartość o 15% w zeszłym roku. Ten rok mamy, załóżmy, 20%. W ciągu 2 lat 35% mniej. Momencik. Jak się coś kabel wyciągnął. Nie chciałbym, żebyśmy się rozłączyli. Jak to się stało? Momencik. Dobrze, już przepraszam, wracam. Nie zauważyłem, że mam kabel wyciągnięty. I teraz tak, w ciągu 2 lat tak naprawdę rzeczywista wartość naszych środków jest mniejsza o 35%. 35% to z 1000 daje nam, no tutaj podano w wyliczeniu około 680 w ciągu 2 lat zostaje nam w kieszeni. Natomiast przykład naszej inwestycji w naszej firmie to jest minimum gwarantowane po wprowadzeniu udziału do wolnego obrotu $40 tysięcy, a uważam, że będzie naprawdę dużo, dużo więcej. Warto tym przykładem się posługiwać. I teraz przejdźmy jeszcze dosłownie do kilku ostatnich newsów. Ja po prostu bardzo krótko je przelecę, ponieważ jeśli będziemy faktycznie zainteresowani mocno, to ja zachęcam do tego, żeby się dokładnie naprawdę z nimi zapoznawać. Natomiast zwrócę uwagę tylko na kilka rzeczy, o których wcześniej mówiłem. Unicki String Technology Transport rozszerza kontakty z firmami w ZA, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O co chodzi? Firma tak naprawdę podpisuje w tej chwili kontrakty z bardzo wieloma firmami, współpracę z bardzo wieloma firmami, nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale i w Skandynawii, w Austrii i wieloma innymi firmami na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli planujemy budować w wielu miejscach na całym świecie, to musimy mieć tam współpracę z różnymi dostawcami. O wiele taniej jest tak naprawdę, jeśli mamy pewną część podzespołów na miejscu, na jakimś kontynencie czy w kraju dostarczone, niż to wszystko transportować tak naprawdę tygodniami gdzieś drogą morską czy w jakikolwiek jeszcze inny sposób i czekać. Więc te kontrakty, tam gdzie tych umów mamy najwięcej, one są podpisywane. Tutaj również oczywiście, ponieważ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich planowane są duże inwestycje, zarówno wstępnie wiemy, że w samej szarży, jak i w Dubaju, ale jeszcze w wielu innych zakątkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich takie inwestycje są planowane. Dlatego też firma rozszerza kontakty z firmami właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tutaj w tym newsie to, co najważniejsze, to powiedziano chociażby tutaj pod koniec, oczywiście to była pewna prezentacja przedstawiona tutaj tym delegatom.
Zobaczyli, zapoznali się z tym całym transportem i tak dalej. I ta końcówka tutaj, która mówi tak. Podzielając chęć potencjalnych partnerów do aktywnego poszerzenia horyzontów ich działalności, Junicki z Think Technology jest gotowy zaproponować swoje technologie do tworzenia innowacyjnych systemów transportowych. Oczywiście oni też są zainteresowani poszerzeniem działalności. I tutaj w tym kierunku, gdyby ta współpraca będzie się rozwijać. Po prostu nie ukrywajmy, wiele firm na świecie węszy czuje bardzo duże pieniądze w rozwoju tej technologii w najbliższych latach i dziesięcioleciach. Również ten news tutaj z 6, czyli tak naprawdę z wczoraj, pokazuje, że nasza technologia również została zaprezentowana na kongresie w Hiszpanii. Oczywiście firmy rozwijają się w tym kierunku, ponieważ mowa jest o tak zwanych tych inteligentnych miastach i nasza technologia tutaj bardzo mocno wpasowuje się w tak zwane pojęcie inteligentnych miast. I tutaj też również ta współpraca będzie bardzo mocno zacieśniona. Tutaj chyba w końcówce szczególnie o właśnie tego newsa czytamy tak. W ramach wydarzenia odbyły się również negocjacje już z tymi firmami. Strony omówiły kwestie wykorzystania systemów Unicki String Technology jako rozwiązania transportowego dla inteligentnych miast. Kierownictwo wyraziło zainteresowanie zastosowaniem technologii w swoich projektach w Hiszpanii, Tunezji, Turcji, Arabii Saudyjskiej. Efektem negocjacji było podpisane memorandum z tą organizacją. A pamiętajmy, że podpisanie memorandum to jest początek do współpracy wieloletniej, która bardzo często właśnie w wielu wypadkach zaczyna się od pisania memorandum, a kończy się podpisaniem kontraktów komercyjnych, konkretnych. A zobaczmy, są zainteresowani projektami naszymi i rozwijaniem ich w Hiszpanii, Tunezji, Turcji, Arabii Saudyjskiej. Także naprawdę dzieje się. Również tutaj firma, również to jest bardzo ostatni news, tak naprawdę pojawił się z dnia dzisiejszego. Junicki String Technology weźmie udział w forum inwestycyjnym w Szarży. Najciekawsze jest to, że gościem głównym, generalnym będzie cały władca Szarży, którego znamy już z wcześniejszych wizyt w Ekotechnoparku, Centrum Innowacji właśnie w Szarży. To jest właśnie ten pan. Natomiast ta współpraca ma rozszerzyć dalsze możliwości rozwoju inwestycji z naszą firmą, tak naprawdę zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i również przyciągnięciem potężnych, dużych inwestycji kapitału do naszej spółki w celu rozwoju tego transportu. No i na koniec tak naprawdę dwa zdania tego, co mamy jeszcze tutaj w biurze. Pojawiła się oferta dotycząca hologramu. To jest bardzo dobra oferta. Jeśli ktoś ma możliwość sobie zainwestować 5000 dolarów lub w ratach po 500 dolarów przez 10 miesięcy, to jest to dyskonto 1 do 90. Jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ tak naprawdę za 1 dolara dostajemy 90 dolarów, czyli za 5000 dolarów dostajemy 450 tysięcy udziałów, warte w cenie nominalnej 450 tysięcy dolarów, według umowy, którą otrzymujemy od firmy. I teraz tak, jest kilka rzeczy, o których ja, tak jak powiedziałem, słyszałem, o tym pisałem na czacie. Nie mogę mówić oficjalnie o nich, ale powiem tak, jeśli ktoś będzie zainteresowany krótką informacją odnośnie tego, co w trawie piszczy w naszej firmie, to zapraszam do kontaktu gdzieś na
na przykład na Messengerze Facebooka, czy ewentualnie na Skype'ie gdzieś tam odezwanie się, to w dwóch, trzech, czterech zdaniach powiem, co się dzieje. Natomiast tak, jedno, co mogę powiedzieć, rzeczy, to spodziewajmy się bardzo dobrych informacji w okresie marca, kwietnia i kolejnych bardzo dobrych informacji spodziewajmy się w przełomie połowie roku. Bardzo dobrych informacji. Natomiast to są nieoficjalne rzeczy, więc niestety nie mówię otwarcie. Natomiast jeśli chodzi o giełdę, oczywiście ona zbliża się gdzieś tam, wejście, wprowadzenie udziału do wolnego obrotu, ona jak gdyby zbliża gdzieś tam się pewnymi krokami. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że pewnie jeszcze to potrwa kilkanaście gdzieś tam miesięcy przynajmniej. Natomiast wartość udziału będzie dużo wyższa niż przypuszczaliśmy. Każdy z nas przypuszczał i to też jest pewna informacja, o której też otwarcie dzisiaj nie mogę mówić. Natomiast w rozmowie prywatnej w cztery oczy, póki pewne rzeczy być może nie pojawią kiedyś się w newsach na naszej stronie, niestety nie chcę mówić, żeby to nie było jako plotka, jako coś, co zostało, ktoś został wprowadzony w błąd. Więc to tak dosłownie pokrótce. Myślę, że dużo więcej informacji będę mógł przekazać też również za tydzień. Natomiast jeśli zainteresowałem tą krótką, powiedzmy, taką zajawką, że to tak nazwę, na koniec dzisiejszego webinaru, to proszę dosłownie o krótki kontakt gdzieś tam na Messengerze, wyszukajcie mnie na Facebooku i wtedy wam powiem po prostu, o co chodzi. Ten okres marca, kwietnia, później połowy roku, no i ewentualnie to, co będzie działo się z udziałami w przyszłości, kiedy zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w dzisiejszym spotkaniu. Udało nam się skończyć przed 20. Jest nas 22 osoby. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za poświęcony czas, za to, że interesujecie się tą technologią. Zapraszam na czwartek, też na godzinę 19, kiedy pan Janusz Tomczak będzie przedstawiał bliżej nam technologię, być może kilka innych nowości powie. A jak już powiedziałem, jeśli ktoś zainteresowany jest tym, co krótko powiem w sposób i taki tajemniczy tutaj troszeczkę powiedziałem, to zapraszam do kontaktu ze mną i wtedy w kilku zdaniach powiem, o co chodzi. Dziękuję, dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.